Najpierw proszę zrozumieć głos Kościoła. Głos Kościoła, który jest głosem ludzi wierzących w to, co naucza Kościół, w pewne prawdy objawione o godności człowieka. Wracamy tutaj do samych podstaw prawdy o człowieku, stworzonego na Boży obraz i Boże podobieństwo jako kobieta i mężczyzna. I w tym opisie z pierwszego rozdziału pierwszej księgi, Księgi Rodzaju Pisma Świętego, wynika także to, że posiadanie dzieci jest błogosławieństwem. Błogosławieństwem, które sprawia, że mimo trudu zrodzenia, zwłaszcza w przypadku matki, to posiadanie dziecka jest szczęściem dla obydwojga małżonków, dla matki, dla ojca. I tutaj chciałbym nawiązać do sanktuarium, które zostało utworzone zaledwie kilka dni temu, w ubiegłą niedzielę w Krakowie, Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa. A jednocześnie, co dodałem, będąc na tej uroczystości, że jest to także sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Ojcostwa. Jednego przecież macierzyństwa i ojcostwa nie można od siebie oddzielać. To sanktuarium właśnie tam powstało nie bez powodu. A to dlatego, że od już dłuższego czasu ludzie przybywają tam, modląc się o łaskę posiadania dzieci. I są przypadki, kiedy właśnie to dziecko staje się ich szczęściem. Naraz, mimo nieraz wielu lat oczekiwania, dochodzi do tego, że szczęśliwie dowiadują się, że matka tego dziecka oczekiwanego jest właśnie już w stanie błogosławionym. Ojciec też cieszy się i dzieli jej radość, a potem wspólnie przeżywają radość rodziny, właśnie małżeństwa powiększonego o dziecko. I tam wtedy, w ubiegłą niedzielę, poznałem dwoje osób, małżeństwo, które od lat już pragnęło mieć dziecko. I to jeszcze ludzie, którzy zdawałoby się, mogą się cieszyć, czy powinni się cieszyć doskonałym zdrowiem. Bo on mistrz świata w wioślarstwie, ona miała już raz, nie pamiętam, srebrny czy brązowy medal w Mistrzostwach Europy też we wioślarstwie. Poznali się na obozie kadry wioślarskiej, zawiązała się między innymi miłość, małżeństwo, a potem nieoczekiwanie nie mogą mieć dziecka. I sami mówili mi, także w tym reportażu, który można było zobaczyć na naszej stronie internetowej, że znajdowali się pod presją swojego otoczenia, także lekarzy, żeby w takiej sytuacji zgodzić się na to, żeby mieli dziecko poczęte metodą in vitro. A oni powiedzieli od samego początku nie. My się na tę metodę nie zgadzamy. Dla mnie jest też pytaniem, dlaczego taki ich wybór i takie zmaganie o to, aby móc się cieszyć dzieckiem, które powstało w sposób naturalny. Na pewno to wynikało w jakiejś mierze z ich wiary. Wyrastali, jak mówili, ze środowisk katolickich, ale to też nie był argument do końca w ich przypadku, a to dlatego, że sami wyznali, że w tym momencie
kiedy chodzili na mszę świętą co niedzielę tradycyjnie, właśnie tradycyjnie, w pewnym momencie odkryli, że nie tylko są tuż przy progu kościoła, znaczy w przeciągu kościoła fizycznie, bo tak właśnie brali udział we mszy świętej, daleko od ołtarza, daleko od tej pełnej wspólnoty eucharystycznej, ale odkryli także to, że przeżywają sami kryzys wiary i być może to już niedaleko, być może jeden czy dwa kroki, żeby cofnąć się i zaprzestać udziału w codziennej mszy świętej, jakby wycofać się z kościoła. Przeżywali zatem kryzys wiary, a jednak uważali, że in vitro to nie. Nie powinni za tym się opowiedzieć. Jako wyczynowcy, sportowcy na pewno doskonale znali swój organizm, cały rytm organiczny swoich organizmów i być może także wiedzieli doskonale to, o czym się mało mówi, że ta metoda, zwłaszcza w przypadku kobiet, jest związana z brutalną ingerencją w cały rytm organizmu kobiecego. Problem in vitro to nie jest tylko problem tego, że się będzie miało dziecko. To jest problem pewnych, może nie najlepsze słowo, operacji dokonywanych na żywym organizmie kobiety po to, żeby można było ten proces w ogóle rozpocząć i wdrożyć. W tej sondzie, niestety siedziałem tutaj bardzo blisko i dość kiepsko słyszałem poszczególne wypowiedzi. Boję się, że dla większości odbiór tego filmu był dzisiaj bardzo utrudniony. Ale tak czy inaczej, tylko w jednym przypadku była mowa o tym, że wraz z metodą in vitro wiąże się przy obecnych możliwościach medycznych to, że dochodzi po prostu do selekcji embrionów. Powstały metodą in vitro embriony ludzkie, a więc już osoby ludzkie w tej swojej bardzo wczesnej fazie istnienia. I teraz dokonuje się jej selekcji. Selekcji w tym pierwszym wymiarze, w pierwszym etapie, to znaczy te, które będą potem wszczepione w łono kobiety, ale zazwyczaj, o ile ja znam się na tym, znaczy nie znam się, ale nie słyszałem, wszczepia się kilka tych embrionów, czasem więcej. Patrzy się, które się zagnieżdżą, patrzy się dalej, które najlepiej zagnieździły się w łonie kobiety. Oczywistą jest rzeczą, że nie może od razu wszystkich urodzić, więc się dokonuje kolejnej selekcji, czyli usuwa się już te, które wzrastały i uważa się, że trzeba wybrać to najlepsze. I pojawia się bardzo poważny problem, właśnie moralny i etyczny. Co z tymi dziećmi, które już są? Zamrozić? No tak się zwykle, jak wiadomo, czyni. Tylko co dalej z tym dzieckiem zamrożonym? Jak długo ono w tym stanie może istnieć? Czy po jakimś czasie będzie można z tego embrionu skorzystać, szczepiając je w łono tej samej kobiety, czy może jakiejś innej, bo takie przecież praktyki się stosuje? Pojawia się zatem bardzo wiele problemów, bardzo, bardzo poważnych. Nie mówiąc już o tym, że z tego, co ja wiem, na podstawie pewnych danych publikowanych raczej czy czysto tylko specjalistycznych czasopismach, zdrowie tych dzieci poczętych in vitro jest dużo bardziej zagrożone niż w przypadku dzieci, które rodzą się metodą naturalną.
Są też problemy, z którymi sobie musimy zdawać sprawę, że one są. I że takie proste podejście, ach, nie możemy mieć dziecko, więc zastosujmy in vitro, sprawę rozwiązuje. Nie do końca rozwiązuje. Nie mówiąc już o tym, że doskonale też wiemy, że w bardzo wielu przypadkach właśnie nie rozwiązuje, a oboje rodziców, małżonków właściwie, przechodzi przez bardzo trudny proces, zwłaszcza kobieta. By dziecko tą metodą począć, na pewno jest dużo cierpienia, być może także upokorzenia, a efekty tego są bardzo znikome. Problem zatem jest bardzo, bardzo złożony właśnie z punktu widzenia etycznego i moralnego. I dlatego takie podejście czysto jakby techniczne do spraw związanych z samą tajemnicą życia jest czymś bardzo upraszczającym to zagadnienie, a na pewno wiążące się z naszą odpowiedzialnością za życie drugiego człowieka. Słyszałem też o tym, że jak istnieje w przypadku aborcji zespół poaborcyjny, tak w przypadku dziecka, które się urodziło metodą in vitro, ono się potem już jako bardziej dojrzała istota o tym dowiaduje, pojawia się problem właśnie po in vitro, to znaczy pytanie, a co z moim rodzeństwem, które mogło się urodzić, a nie urodziło się. To są bardzo złożone problemy, nad którymi się trzeba z bardzo wielką powagą pochylić i poczuciem odpowiedzialności za życie. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba od samego początku powiedzieć. Z punktu widzenia nauki Kościoła, zwłaszcza instrukcji kongregacji nauki wiary Donum Vitae, dar życia, metoda in vitro jest uważana za niegodną, niezgodną z moralnością katolicką. Ale z drugiej strony jest też wyraźnie powiedziane, że człowiek, który powstał tą metodą, urodził się, żyje, zasługuje na pełny szacunek, jak każda inna osoba ludzka. Bo to jest człowiek. Cały ten namysł moralny, etyczny Kościoła związany z metodą in vitro wiąże się właśnie z tym najbardziej istotnym dla Kościoła zagadnieniem. Jak uszanować człowieka? Od samego początku jego istnienia, a więc do momentu zapłodnienia, aż do momentu naturalnej śmierci. Możliwości techniczne, jakie związane są z rozwojem współczesnej medycyny, pozwalają na to właśnie, żeby mogły począć się dzieci, urodzić się niektóre dzieci metodą in vitro. Ale tutaj chciałbym wrócić do jednej najbardziej podstawowej zasady, o której mówił wielokrotnie Jan Paweł II, kiedy spotykał się ze środowiskami profesorskimi naukowców. Mianowicie, nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest moralnie dozwolone. Bo niewątpliwie rozwój techniki w jej najrozmaitszych także przejawach pokazuje na potęgę człowieka, na moce, jakie są do jego dyspozycji. Ale wcale nie znaczy to, że mając takie możliwości, ze wszystkich może w sposób godny korzystać albo je wykorzystywać dla swoich celów. Niewątpliwie jest także i to, z tego sobie musimy zdawać sprawę, że współczesna kultura jest w dużej mierze kulturą, gdzie ten element myślenia technicznego
jest bardzo w nas obecny, nawet nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę. Jest właśnie w nas ten mechanizm, jeśli coś jest możliwe, to dlaczego tego nie stosować? Przecież to jest możliwe. Ale właśnie cały namysł prawdziwie humanistyczny, wynikający z Bożego objawienia, każe Kościołowi z całą mocą, jednoznacznie, także w porę i nie w porę mówić. Nie wszystko, co technicznie jest możliwe, co leży w ramach możliwości, dyspozycji człowieka, jest z punktu widzenia moralnego dozwolone.